co wpływa na sukces miasta? Inwestycje? Infrastruktura? Nowoczesna opieka medyczna? Sport? Turystyka? Zieleń, porządek, czyste ulice? Ważne są wszystkie te elementy. Ważny jest zrównoważony rozwój. Dlatego nie ustajemy w staraniach, aby zmieniać nasze miasto na lepsze. Budujemy drogi i chodniki, rozwijamy i modernizujemy infrastrukturę, remontujemy kamienice i budujemy mieszkania komunalne, wspieramy szkoły, zapewniamy nowoczesną opiekę medyczną, a wszystko po to, by miasto lepiej służyło swoim mieszkańcom i cieszyło odwiedzających nas turystów. Nie zapominamy o ekologii i środowisku. Zmniejszamy uciążliwości, a dzięki zgodnej współpracy z Kronospanem powstaje klaster meblowy. Firma zainwestuje w naszym mieście 100 milionów euro. Na realizację ponad 200 inwestycji pozyskaliśmy 150 milionów złotych ze źródeł zewnętrznych. A to nie koniec. Wkrótce powstanie duża obwodnica. Największa w dziejach miasta inwestycja za ponad 650 milionów złotych. Nie mamy najmniejszych chęci zwalniania tempa rozwoju i pozytywnego zmieniania Szczecinka, naszego pięknego miasta, miasta z wizją. To jest ekipa, z którą chciałbym i sądzę, że będę współpracował przez najbliższe 4 lata. Jeżeli chcecie, abym nadal był waszym burmistrzem, zagłosujcie nie tylko na mnie, ale i na kandydatów z Platformy Obywatelskiej. Wtedy na pewno uda nam się zrealizować ambitny projekt. Projekt Miasta z Wizją. Miasto z Wizją! Sfinansowano ze środków Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP.